Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Mówimy o drugim błogosławieństwie, które jest wynikiem pierwszego. Mówiliśmy o tym, że błogosławiony człowiek, który jest świadomy swojej nędzy, swojego stanu duchowego, ale co musi spowodować smutek. I o tym mówiliśmy ostatnio. Nie chcę już robić powtórki, bo czas leci. Ale pamiętacie, że skupiliśmy się głównie ostatnio na kwestii pokuty. Mówiliśmy o tym, że świadomość swojego grzechu powoduje smutek, różnie wyrażony emocjonalnie, to już mniejsza o to, ale to jest jakby początek prawdziwej pokuty. I w niedzielę też słyszeliśmy, brat Janek zwiastował na temat pokuty, więc nie będę już tego rozszerzał. Wiemy, pamiętamy, że nie ma prawdziwego przebaczenia, nie ma prawdziwego życia, nie ma prawdziwego odrodzenia, nie ma prawdziwie jakby możliwości bycia odrodzonym, świadomie wierzącym człowiekiem bez prawdziwej pokuty. Jeżeli jest gdzieś jakiś przeskok zrobiony, to są tylko jakieś emocje, jakieś przyklejenie się, co też skutkuje tym, że bardzo często taki człowiek po czasie odpada. Chyba, że w międzyczasie Bóg mu da łaskę pokuty. Ale idźmy dalej. Powiedziałem, że dzisiaj będziemy raczej zastanawiać się, co to błogosławieństwo ma do powiedzenia nam, wierzącym. Więc otwórzmy raz jeszcze kazanie na górze, Ewangelię Mateusza, 5 rozdział. Przeczytamy tych kilka wersetów dla utrwalenia, niech Słowo Boże wybrzmi, a potem skupimy się na tym błogosławieństwie. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście wy, którzy teraz płaczecie, bo nadejdzie czas, gdy będziecie się radować. To inny przekład tego wersetu 4. Jak powiedziałem, zastanowimy się, co ten tekst ma do powiedzenia nam, ludziom wierzącym. I wyszczególnimy tutaj takie jakby cztery aspekty, czy cztery punkty. Na wszystkie tam jakoś zwrócimy uwagę, ale może na jeden troszeczkę więcej. Więc po pierwsze, dla nas wierzących to tak samo, jak mówiłem poprzednio. Jest to smutek, który wynika z naszego grzechu. Z naszego grzechu, który nam się może przytrafić jako ludziom wierzącym. Po drugie, jest to smutek, który jest spowodowany tym, co widzą nasze oczy u naszego brata, u naszej siostry, kiedy widzimy go, że coś, jego relacja z Bogiem stygnie, że odpada, a może się potknął, a może upadł. To powinno powodować nas smutek. Będziemy mówić o tym dalej. Po trzecie, smutek spowodowany cierpieniem, że mój brat, moja siostra z jakiegoś powodu innego cierpi. A po czwarte, smutek spowodowany grzechem tego świata. I przyjrzymy się kolejno tym sprawom. Po pierwsze, wymieniłem jako smutek spowodowany własnym grzechem, nas, ludzi wierzących. Moi kochani, otwórzmy od razu ten najbardziej znany, myślę, wręcz klasyczne słowo, które o tym mówi, czyli pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 8 i kolejny. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa,
który jest sprawiedliwy. Moi drodzy, myślę, że to jest tak oczywiste. Tak oczywiste, że nawet tego specjalnie tłumaczyć nie trzeba. Myślę, że nikt nie może z nas powiedzieć, że nie wiem, w przeciągu ostatniego jakiegoś okresu on nie zgrzeszył. Jakiegoś dłuższego okresu. Wiecie, nie chcę tu wchodzić w tematy jakieś teologiczne, bo są pewne wyznania, które tak twierdzą, ale my wiemy, choćby na podstawie tego słowa, że to się nam przytrafia. Tylko teraz pytanie, co z tym zrobimy? Czy kiedy to jest rzecz, że tak powiem, gruba, to my mniej więcej wiemy. Przykład choćby Dawida, prawda? Znamy, chyba to jest najczęściej cytowane miejsce, kiedy mówimy o grzechu jako ludzi wierzących. Wiemy, co przytrafiło się Dawidowi, kiedy nie czuwał, kiedy zgrzeszył z Batszebą. I wiemy, w co się uwikłał. I wtedy nastąpiło to, co powinno nastąpić. Prawdziwa, szczera pokuta. Wiecie, on się nie krył z tym. Cały dwór wiedział. On nie schował się i tam prywatnie Boga przeprosił. To było publiczny grzech, publiczne jego wyznanie. I nastąpiło przebaczenie. To było coś wzorcowego, co jak Boże dziecko powinno się zachować. Często tutaj dla równowagi wspominamy drugiego króla, króla Saula, który był przed nim, który postąpił odwrotnie. Grzech tak samo, ogromny grzech nieposłuszeństwa, ale kiedy zostało mu to uświadomione przez proroka Samuela, jakżeż inna reakcja. Ukryjmy to. Niech się nikt nie dowie. Chodź, Samuel, idziemy złożyć Bogu ofiarę. Niech się lud nie dowie, że król grzeszył. Przypowieści Salomona mówią to jedno zdanie, które chcę zacytować. 28:13 przypowieści Salomona. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. To tak tylko wspomniałem i narysowałem ten temat, bo przecież go znamy, bo przecież wiemy. Chyba wiemy, że jeśli zdarzy się nam jakiś grzech, znamy drogę wyjścia. Ale właśnie chciałem poruszyć jeszcze coś, co już dzisiaj w tym świadectwie wybrzmiało. Bo jeśli coś się wydarzy takiego, że tak powiem, no, grubszego, to jest dla nas jasne. No ale właśnie, taka codzienność, o której słyszeliśmy w tym świadectwie, tam już trudniej nazwać grzech po imieniu i zacząć porządek z nim robić. Otwórzmy objawienie Jana. 2 rozdział. I 3 werset i kolejne. Jezus do zboru w Efezie mówi: masz wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Czy to jest grzech? A traktujemy to jako grzech? Jakże często jest tak, kiedy złapiemy się na tym, że nasza miłość stygnie, że nasza relacja z Bogiem stygnie, to zapominamy o tym, że to jest grzech. Zobaczcie, co Jezus tu mówi. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i pokutuj. Upamiętaj się, pokutuj i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Dwukrotnie w jednym wersecie nacisk na upamiętanie, na pokutę. Kochani, my musimy być wrażliwi na to, że nie tylko jakiś grzech, który jest, że tak powiem, oczywisty, wymaga naszej pokuty, ale nawet i to, że tracimy naszą bliskość z Bogiem. Nawet i to, co wspominał Leon, czyli problem z własnym charakterem, na którym nam Bóg wskazuje. To jest coś, co musimy wyznać, a wtedy przychodzi uzdrowienie, a wtedy przychodzi Boża pomoc. A więc to jest ten pierwszy aspekt, o którym chcę wspomnieć. Więc myślę, że to jest na tyle jasne. Można by o to oczywiście
o wiele więcej mówić na ten temat. Ale no przecież mówię do nas, którzy jesteśmy, że tak powiem, utwierdzeni w Bożym Słowie, więc rozumiemy to. Więc pierwszy aspekt, o którym ja dziś mówię, to jest smutek nad własnym postępowaniem, nad własnym grzechem, nad własnymi słabościami. Nie możemy pozwolić, żeby one nadal panowały. Nie możemy pozwolić, żeby nasza stara natura brała górę w nas. Pamiętacie, co mówi apostoł Paweł? Kiedy mówi o tej wewnętrznej walce, kiedy mówi o tym, że chce inaczej, a zdarza się inaczej, mówi: nędzny żyje człowiek. To jest smutek. Smutek nad własnym postępowaniem. Ale nie mówi tego po to, że trudno, muszę z tym żyć. Ale to jest wyznanie, upamiętanie i pozwolenie, by Duch Święty to zmieniał. Okej, idźmy dalej. Drugi aspekt, to powiedziałem, że jest to smutek nad tym, kiedy patrzymy na naszego brata, siostrę i widzimy, że coś jest nie tak. Moi drodzy, pytanie dla mnie i dla każdego z was. Zadajcie sobie w sercu to pytanie. Czy to, że jeśli widzisz swojego brata, swoją siostrę, który no, w skrajnym przypadku, powiedzmy, mówmy, upadł, ale upadek przecież nie przychodzi w jednym momencie. To często jest proces. Kiedy widzimy, że on stygnie, że on jest coraz bardziej obojętny na Boże Słowo, że on coraz mniej jest w zgromadzeniu, że stracił zapał, stracił energię. Czy nas to smuci? Czy nas to w ogóle obchodzi? Czy jest to coś, co dotyka nas? Czy, że tak powiem, ta powszechna znieczulica powoduje, że jesteśmy na to obojętni? Pamiętacie odpowiedź Kaina, kiedy Bóg go zapytał, a gdzie jest twój brat? Czy jestem stróżem mojego brata? Innymi słowy, tak mówiąc, bardziej po naszemu, a cóż mnie to obchodzi? Czy to moje życie? Kochani, bardzo źle jest, jeżeli nas to nie dotyka. Jeżeli nie smucimy się nad tym, że nasz brat czy siostra gdzieś duchowo się traci. Kiedy widzimy, że jest coraz bardziej wycofany, coraz rzadziej na nabożeństwach. Wiecie, reagujemy wtedy, kiedy już coś pęknie. Kiedy coś się stanie. A czyż nie trzeba wcześniej, kiedy widzimy, że coś nie tak? Moi drodzy, jakże szybko potrafimy później oceniać, jak mógł tak zrobić. Ale był czas na to, żeby temu zapobiegać. Żeby podejść, porozmawiać. A więc chcę nas zachęcić do tego, abyśmy byli wrażliwi na te sytuacje. Abyśmy wpuścili ten Boży smutek do swojego serca ze względu na to, jak widzimy, że nasza siostra, nasz brat gdzieś oddala się od Boga. Po trzecie, wspomniałem o podobnej bardzo sprawie. Tą zawężyłem tylko do takiego odchodzenia od Boga. Ale przecież przeżywamy różne rzeczy. Czy nas to dotyka? Powinniśmy mieć serce współczujące. Biblia mówi, że mamy płakać z płaczącymi. Czy interesuje nas to, dlaczego, nie wiem, ktoś jest smutny? Dlaczego ktoś, nie wiem, nie funkcjonuje jak do tej pory? Nie chcę się nad tym rozwlekać, bo chcę przejść do następnego. Kochani, nie wiem, pamiętacie z końca sierpnia brat Janek Koenig miał usługę zatytułowaną Dla kogo żyjemy? Mówił właśnie o tym. Więc jeśli macie niedosyt tego tematu, to odsyłam do tamtej usługi. To jest właśnie o takiej praktycznej miłości względem siebie okazywanej. Ale chcę przejść do tego ostatniego punktu i nad nim się troszeczkę dłużej zatrzymać. Czyli nasz smutek spowodowany grzechem świata. I tutaj chcę coś więcej powiedzieć. Ktoś kiedyś powiedział takie troszkę przekorne czy przewrotne zdanie, że prawdziwy chrześcijanin w pewnym sensie nigdy nie może być do końca szczęśliwy. Bo zawsze
zawsze czuję ten problem, ten niedosyt, ten ból w sercu, że wokół Niego tak wiele ludzi ginie, że wokół Niego tak wiele ludzi idzie na zatracenie. Moi drodzy, pytanie do siebie samego i do nas wszystkich. Czy mamy ten smutek? Czy płaczemy nad tym, że ten świat wokół nas idzie do piekła, na zatracenie? Gdzie świat, to tak brzmi anonimowo, ale nasi bliscy, nasi znajomi, nasi sąsiedzi, ci, z którym stykamy się w pracy, na ulicy. Czy to jest dla nas w ogóle problem? Czy to jest smutek, który napełnia nasze serce? Oto my radośni, oto my szczęśliwi, oto my mamy wieczność, oto my znamy Jezusa, ale oni nie znają. Jeśli Go nie poznają, pójdą w ogień piekielny. Czy nas to rusza? Czy powoduje to smutek? Powinno. Zobaczmy, albo tylko to zacytuję. Psalmista Dawid w psalmie 119, werset 136 mówi tak. Strumienie łez płyną z moich oczu, dlatego że Twoje prawo jest deptane. Strumienie łez płynęły z jego oczu, dlatego że widział bezbożnych. Płakał nad tym, bolał w sercu. Inny przykład, chyba najbardziej doskonały, sam Jezus, kiedy widział Jerozolimę, widział ich grzech, widział ich odstępstwo, widział, że nie chcieli pomocy, że uciekali od pomocy, którą mógł im zaoferować, również nad nimi płakał. Moi drodzy, Bóg chce ten smutek włożyć w nasze serca. Kochani, jeszcze jeden fragment przeczytam, bardzo dziwny. Bardzo, on jest wręcz taki dramatyczny. I nie będę rozważał całego kontekstu. Chcę tylko jakby uwypuklić to, że Bóg chce widzieć ten płacz. Że Bóg docenia tych, którzy płaczą nad grzechem świata. Jest to Księga Ezechiela. Księga Ezechiela, rozdział 9. I może od wersetu 4. To jest niezwykle dramatyczny opis. Bóg mówi, w jaki sposób prowadzi sąd. Ale od wersetu 4 przeczytajmy. I rzekł Pan do niego, przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszelkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. Widzicie, to są ludzie, którzy płaczą nad grzechem tego miasta. To są ludzie, którzy płaczą nad ludźmi pogrążonymi w grzechu. I w tym obrazie mówi Bóg, odznacz ich. A dlaczego? Werset 5 i następny. A do innych rzekł tak, że to na własne uszy usłyszałem. Przejdźcie za nim przez miasto i zabijcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie, a rozpocznijcie od mojej świątyni. Tak jak powiedziałem, nie będę analizował całego tego aspektu, ale sam ten fakt. Zobaczcie, Bóg rozpoczął tutaj sąd, ale tych, którzy mieli to w sercu, tych, którzy wołali do Boga za ginącym światem, tych, którzy płakali nad grzechem tego miasta, tych oszczędził, tych wyszczególnił. Czyż nie mówi nam to coś? Że Bóg takiej postawy od nas oczekuje? Ale powiem coś takiego. Wiecie, płakać to za mało. Płakać to za mało. Chociaż to jest wstęp do wszystkiego. Ale to za mało. Wiecie, tylko, że tak powiem, wejść do komory modlitwy i płakać, wylewać łzy, to jest wstęp, ale to za mało. Dlatego, że my musimy wyjść. Ludzie to muszą słyszeć. Z kolei nie da się wyjść bez wcześniejszego płaczu. Nie da się wyjść, kiedy nie jesteśmy przejęci ich losem. Bóg mówi do Izajasza, czy przez Izajasza, o jakże piękne są stopy tego, co niesie ludziom dobrą nowinę, co pokój zwiastuje, co zbawienie ogłasza.
To jest inny przekład troszkę. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, w tym temacie musimy najpierw mieć smutek w sercu, który nas wypchnie na zewnątrz, aby iść i mówić, aby wykorzystać każdą okazję, aby ludziom powiedzieć, że jest nadzieja, że można żyć inaczej, że nie muszą żyć w takim stanie, jakim są. Często mówimy z tego miejsca to zdanie, że żniwo jest wielkie, a robotników mało. Kiedyś tu chyba brat Janusz podkreślał, co to znaczy, że jest wielkie. Teraz jest. A jak żniwo jest, to wszyscy z domu szli robić, prawda? Nie za tydzień, jak przyszedł deszcz, ale teraz. I to jest ta sytuacja. Ona w każdym pokoleniu jest taka sama, bo pokolenia odchodzą. Żniwo jest wielkie. I co mamy robić? Prosić Pana, żeby wypchnął robotników, prawda? Ale wiecie, łatwo się prosi, wypchnij robotników, tylko nie mnie. Ja się będę tylko modlił, ale wypchnij wszystkich innych. Niech cały zbór to robi, ale ja pozostanę tylko w modlitwie. To tak jest łatwo. Ale ja myślę, że tutaj chodzi o to, wypchnij robotników na żniwo, ale pierwszy ja jestem. Tak jak Izajasz, kiedy widział potrzebę, to powiedział, poślij mnie. Wiecie, ja się czasem zastanawiam, co się ze mną, powiem, czy z nami porobiło. Że tak często jesteśmy obojętni. Tak często jesteśmy obojętni na to, że ten świat ginie wokół nas. Że ludzie może z uśmiechem na ustach, ale idą wprost do piekła. Że my, nie wiem, znajdujemy tysiące wymówek na to, żeby nie mówić. A pamiętacie, co powiedział Piotr? My nie możemy nie mówić. Mnie zawsze to strasznie kuje, to słowo. Kiedy to czytam tam w Dziejach Apostolskich, to strasznie mnie to kuje. Jak to jest, że oni mówią, my nie możemy nie mówić. Mają tylko jedną opcję. A jakże często my mamy dwie opcje. Możemy nie mówić, ewentualnie możemy mówić. A czytamy tutaj o apostołach, że oni nie mieli innej opcji. Nie możemy nie mówić. Dlaczego? Posłużę się dwoma przykładami. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 9 rozdział. I tu od wersetu 27, może tylko to opowiem w dwóch zdaniach. Mamy sytuację, kiedy Jezus przechodził, szli za Nim ślepi, za Nim wołali. I w końcu Jezus ich dotknął. Kiedy zostali uzdrowieni, to już może przeczytamy ten werset 30. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc, baczcie, aby się o tym nigdy nie dowiedział. Słyszycie? Jezus zabrania im mówić. Jezus zabrania im, i to surowo, powiedział, baczcie, aby się o tym nikt nie dowiedział. Surowo. A oni, wyszedłszy, rozsławili Jego imię po całej okolicy. Nie mogli nie mówić. Chociaż mieli zakaz. Chociaż sam Jezus im powiedział, nie mówcie. Nie mogli. To było silniejsze od nich. Nie potrafili tego zatrzymać w żaden sposób. Chociaż byli o to poproszeni. Podobna sytuacja Ewangelia Marka. To jest w 7 rozdziale, nie musicie otwierać. To jest sytuacja, kiedy przyprowadzili do niego głuchoniemego, kiedy Jezus wziął go na bok, uzdrowił go. I znowu werset 36 mówi tak. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili. Ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. Dokładnie ta sama sytuacja. Oto Jezus mówi, nie mówcie, a oni nie potrafią nie mówić. Nie są w stanie tego zatrzymać. Pytanie dlaczego? Bo przeżyli. Bo mieli świeży dotyk Boga. Nie szło zatrzymać. Piotr, co prawda, nie przeżył uzdrowienia, ale miał świeży dotyk Boga. Świeżą z Nim obecność.
świeżą z Nim relację i nie mógł nie mówić. Po chrzcie w Duchu Świętym był w miarę świeżo. Świeżo z Bożej obecności. Nie mógł nie mówić. Kochani, możemy nie mówić, kiedy nasze przeżycia już mają długą brodę. To już było dawno. Ale kiedy mamy świeże przeżycie z Bogiem, świeże Jego dotknięcie, świeże Jego poruszenie, to będziemy jak oni, którzy nie mogą nie mówić. A więc, moi drodzy, my musimy o to zadbać, o tą świeżość. My musimy zadbać o nasze świeże namaszczenie, o nasze świeże spotkanie z Nim. O to, aby był przepływ Jego obecności przez nas. I wtedy będziemy tak jak tamci. Nie możemy nie mówić, bo to jest z nas. Bo to po prostu z nas tryska. Wiecie, jeżeli będziemy odwrotnie żyć, czyli nie zważać na to uwagi, to trudno mówić. To kiedy przyjdzie taka sytuacja, to albo milczymy, albo narzekamy razem z tym światem. Jak to jest ciężko, jak to jest źle. Nadajemy na tych samych falach, co oni. Moi drodzy, my potrzebujemy, jeszcze raz to mówię, tego świeżego namaszczenia. Tego świeżego dotyku Bożej ręki. I wiecie, takiego świeżego, nie wiem jak to nazwać, takiego dotyku Jego miłości. Abyśmy tych ludzi kochali. To nie jest z nas. To nie może być z nas. Ale po prostu, żeby moją modlitwą jest to, abyśmy po prostu mieli miłość. Mało, że do siebie nawzajem, ale właśnie do ginącego świata. Do tych, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię. Ale idźmy jeszcze krok dalej. Bądźmy w tym praktyczni. Pierwszy krok to był smutek. To był smutek naszych serc nad ich losem, nad ich grzechem. Drugie, spowodowane tym, że ten smutek spowodował to, że jesteśmy w stanie im powiedzieć w różnych okolicznościach. Pan Bóg, jeśli będziemy otwarci, Pan Bóg nam będzie podsyłał różne okoliczności i możliwości. Tylko ich chcielibyśmy wykorzystać. Ale krok dalej idźmy. Zapraszajmy ich do zboru. To już takie bardzo praktyczne. Ostatnio ktoś mówił o statystykach w kościele zielonoświątkowym, takich tych z lat ubiegłych, w zasadzie bardziej z lat 90., kiedy było takie duże poruszenie. Wiecie, i z tych statystyk wynikało, że już nie pamiętam procentu, ale ogromna większość ludzi nawróconych, którzy są dzisiaj w zborze, nawrócili się w zborze na niedzielnych nabożeństwach najczęściej. Niewielki odsetek był tych, którzy nawrócili się na jakichś publicznych ewangelizacjach. Kochani, więc przekujmy to na praktykę. Zapraszajmy po prostu do zboru. Powiemy, to się nie da. A próbujemy? Czy od razu zakładamy, że się nie da? Od razu zakładamy, nie, no do zboru to kto by przyszedł? A próbujemy? Bądźmy praktyczni. Bardzo do mnie to przemówiło, kiedy usłyszałem, że większość ludzi w zborach dzisiaj to jest owoc zapraszania. Owoc tego, że ktoś nas kiedyś zaprosił. I nie wiem, jak w waszym przypadku, gdyby sądę tutaj przeprowadzić, czy też by to się potwierdziło, że większość z nas nawróciło się po prostu w zborze na nabożeństwie. Ale myślę, że te statystyki nie kłamią, że to jest prawda. Wiecie, czekać na ewangelizację, która jest, nie wiem, dwa razy w roku, to ileż ludzi nam może uciec bezpowrotnie? Czemu nie wykorzystywać cotygodniowego nabożeństwa? A więc ogromnie zachęcam nas wszystkich, aby te stopnie, żeśmy mogli przechodzić, smutek, a potem otwarcie naszych ust, a też i zapraszanie. Bądźmy otwarci.
Pozwólcie, że będziemy powolutku podsumowywać. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Moi drodzy, prawdziwa radość przychodzi właśnie w wyniku tego smutku. Prawdziwa radość przychodzi wtedy, kiedy jest poprzedzona takiego rodzaju smutkiem, o którym tu mówiłem. No i po kolei oczywiście mówiąc to, co mówiłem poprzednio. Wiecie, jeżeli grzesznik pokutuje, czy jest większa radość? Jeżeli zostaje zbawiony, niesamowite. Zbawienie jest czymś niesamowitym. To jest chyba największego rodzaju radość, kiedy grzechy są przebaczone. Co prawda mamy problem potem z tym, że z biegiem lat ta radość nam gdzieś stygnie. Ale to już powinniśmy pilnować siebie, aby sobie wciąż usmysławiać, jaką rangę ma zbawienie. Ta radość powinna być wciąż mocna. Ale moi drodzy, kiedy my jako dzieci Boże, o czym mówiliśmy dzisiaj, kiedy my doznajemy przebaczenia, na przykład to, o czym mówił dziś Leon, czyż to nie jest radość? Czyż to nie jest radość, kiedy na nowo możemy wejść w bliską obecność z Panem, iść do przodu? A kiedy możemy innym pomóc, to co mówiłem wcześniej? A kiedy życie kogoś z naszych braci i sióstr jest zatrzymane w upadku, bo podejdziemy, bo porozmawiamy? Czyż to nie jest radość? Poprzednio mówiłem o takiej, i na tym będziemy kończyć, o takiej pewnej pozornej sprzeczności. Mówimy dzisiaj o smutku. A jakże często mówimy o radości. Prawda? Jakże często mówimy o tym, że mamy zawsze się radować. Jak to połączyć? Myślę, że bardzo prosto. To po prostu musi iść równolegle. To po prostu musi iść równolegle obok siebie. To nie ma tak, że raz jedno, raz drugie. To idzie równolegle. Nasza radość w Panu, nasza radość ze zbawienia, nasza radość z tego, kim jesteśmy w Chrystusie, nasza radość z przeżywania obecności Pana, nasza radość z tego, że jesteśmy blisko Niego. Ona musi cały czas być, ale jednocześnie musi być ta świadomość, która jest takim troszeczkę kolcem. Wiecie, ostatnio, jakieś 2 tygodnie, miałem taki delikatny problem ze zębem. Ostatnią środę już w końcu się rozwiązał. Ale wiecie, miałem delikatny problem. To nie był ból wielki. To nie było coś, że wiecie, trzeba było leki brać. Cały czas tak coś miałem świadomość, no coś tam jest. W normalnym funkcjonowaniu nawet przez chwilę mogłem zapomnieć, a potem znowu. Tak jak przygryzłem, czy przy oddechu, zwłaszcza na chłodzie, coś było czuć. Cały czas ten ząb tak delikatnie się odzywał. Wiecie, to nie spowodowało tego, że miałem jakiś wielki problem. To nie spowodowało, że komfort życia mi się pogorszył. Ale cały czas miałem jego świadomość. I wiecie, kiedy myślałem o tym temacie, to ten ząb mi się przypomniał. Że tak właśnie powinno wyglądać nasze życie duchowe. Czyli normalnie. Pełni radości, pełni szczęścia, ale ten ząb powinien nas ciągle troszkę boleć. Ale ten ząb tam ciągle się powinien delikatnie odzywać. To nie znaczy, że boleć bardzo, ale przypominać nam, że istnieje. Tak właśnie duchowo powinniśmy funkcjonować. Radością zarażać innych. Wiecie, ten świat chce widzieć naszą radość. Ten świat ma dość smutku. Ten świat ma dość problemów. Naprawdę chcą widzieć nas, Boże dzieci, przeżywających radość. Wiecie, oni przeżywają te same problemy, co my. Oni narzekają, jeśli my też, to czym się różnimy? To gdzie ta nasza światłość? Co im chcemy przekazać? A więc ten świat chce widzieć naszą radość. Ale Pan Bóg chce też, abyśmy mieli to ukłucie. Ten ząb, który nam będzie wciąż przypominał o tym, że powinniśmy walczyć i płakać nad zginącym światem. Jeśli trzeba, to nad samym sobą. Jeśli trzeba, to nad moim bratem czy siostrą. A więc błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Niech Bóg was błogosławi. Amen.